spostrzeżenia pana Henia. Panie doktorze, przyniosłem pana Henia. Wydaje się być bardzo słaby. To świetnie, siostro, bo mam tu dla niego kilka interesujących testów. Jego siostra rzuci na krzesło. O, właśnie to. Och, jakże pięknie jest w świecie podwodnym. Ileż w nim cudnych muszli i ukwiałów. I nie ma tej świni doktora Wyciora. Ciekawe. Wydaje się być jeszcze nie w pełni władz, doktorze. O, jest nawet gadający glon. Sam jesteś glon, kretynie. Proszę o spokój, siostro. Ojej, nigdy jeszcze nie widziałem takiego potężnego suma. Co? A jakie wąsiska ma wspaniałe. Zupełnie jak... Tak, doktor Wycior, ty idioto. Przestań szarpać mnie za wąsy. Puszczaj! Ale się wczepił jak oset jakiś. Puszczaj, pan Heniu! Nie puszczę, puszczaj. Panie doktorze. To naprawdę pan, mój dobroczyńca? Tak, to ja. Niechże się pan wreszcie uspokoi, jeśli oczywiście marzy pan o zdaniu tych testów. Już jestem spokojny, panie doktorze. Ale jak zdam te testy, to będę mógł wyjść. No i znowu z miłotami. Zabierz to w łapy, ty glonie, bo doktor nie może mówić. Dziękuję, siostro. No, a teraz, panie Heniu, proszę o skupienie, bo testy mam dzisiaj niezwykle różnorodne. Zacznijmy może wobec tego od tej planszy. Co ona przedstawia, jak pan myśli, panie Heniu? Ona przedstawia, panie doktorze, szkic sytuacyjny sklepu mięsnego z roku 1990. Czyś pan oszalał, człowieku? To jest przecież bitwa pod Warną. Chociaż to rzeczywiście zbliżone. Wobec tego pytanie pomocnicze. Czy pan wie, gdzie leży Warna? To pan nie wie, panie doktorze. Tam, gdzie Mazury. Warna i Mazury. To przecież takie proste. No niestety. Ten test ma pan raczej przechlapany. Dlaczego? To spróbujmy może czegoś innego. Spróbujmy. Tym razem będzie to popularny wierszyk. Ja zaczynam. Pan kończy. Proszę bardzo. Baloniku nasz malutki. Rośnij duży. Tak jest, brawo. Nam od wódki. Niestety i tego testu nie mogę panu zaliczyć. Popróbujmy w takim razie z fotografią. Tu, co pan na niej widzi, panie? Mężczyznę. Nazwisko, proszę. Henio. Nie pańskie, jego. A skąd ja mam wiedzieć, czyż to pański znajomy, a nie mój? Wstyd, człowieku, i to duży. To jest zdjęcie Bertolda Brechta tuż po napisaniu opery za 3 grosze. Strasznie mało mu zapłacili, panie doktorze. Widać, nie było to najlepsze. Tak czy siak, panie Heniu, i tego testu nie może pan zaliczyć do udanych. No i co ja mam z panem zrobić, nieszczęsny? Wypuścić, doktorze. Co? Może bym powiedział jeszcze jakiś wierszyk? Wierszyk. No dobrze. Powiedz... Już mówię, doktorze. Alu, powiedz Olu, jak to miło. Nie, jak to miło pić w przedszkolu. Nie, nie, nie. Znowu pan wszystko zawalił. Nie, dlaczego? Przecież pan nie ma o niczym pojęcia. Panie doktorze, ja się tak bardzo staram. Naprawdę nie rozumiem, co też mnie może skłaniać do tego, by dać panu jeszcze jedno, ale to już ostatnie szanse. O, dziękuję, panie doktorze, dziękuję. Będzie, będzie to test zręcznościowy, który polega na tym, że w ciągu 3 sekund ma się pan stąd wynieść. Zrozumiał pan? Wynocha! Wynocha, już pana dość, człowieku! Raz, dwa, trzy. Proszę. Czy udało mi się zdążyć, panie doktorze? Tak, udało się panu. Czyli zdałem ten test? W pewnym sensie, tak. Obiecywał pan na początku, że jak zdam, to będę mógł wyjść. Zgadza się. Proszę wyjść. Dziękuję, panie doktorze. Stąd, natychmiast. Siostro, proszę o strzelbę!